Moi drodzy, dzień dobry. Witam Was na lekcjach geografii rozszerzonej w klasie 3 A w drugim liceum ogólnokształcącym zwanym Królewską Dwójką. Dzień dobry moi drodzy uczniowie. Witam Was na lekcji poświęconej rozwojowi turystyki na świecie. Kochani, co dzisiaj przed nami? Dzisiaj moi drodzy będziemy mówili o tym, czym jest turystyka. Powiemy sobie, do jakiego sektora gospodarki należy. Chciałabym, żebyśmy przeanalizowali, jakie są przyczyny rozwoju tej turystyki oraz powtórzyli wiadomości z zakresu atrakcyjności turystycznej, czym są walory turystyczne, jakie dzielimy. No i pytanie, na które dzisiaj chciałabym znaleźć odpowiedź, czy turystyka ma tylko i wyłącznie pozytywne skutki? Uprzedzam, że będzie dużo zdjęć, będzie dużo rozpoznawania, mam nadzieję, że będzie dużo wniosków. No i że one później pozwolą Wam się lepiej przygotować do matury, która, uwaga, już się zbliża, maj przed nami. Mam nadzieję, że wyniki będą jak najwyższe. Kochani, więc pierwsze pytanie jest takie. Czym jest turystyka i do którego sektora należy? To turystyka należy do trzeciego sektora gospodarki, zwanego sektorem usług. To Zuzia, może takie pytanie, a jakie dwa sektory jeszcze wyróżniamy? Wyróżniamy sektor o nazwie rolnictwo i sektor o nazwie przemysł, czyli od pierwszego i drugiego sektora. To drugie pytanie brzmi tak, jak zmienia się znaczenie turystyki? Czy znaczenie turystyki rośnie, czy jest cały czas podobne, czy może jednak maleje? Na pewno rośnie. A czy rośnie powoli, czy jest to wzrost, bym powiedziała, dosyć znaczny? Oczywiście nie bierzemy pod uwagę teraz pandemii, no bo moi drodzy, jesteśmy od roku w takiej bardzo wyjątkowej sytuacji, która niewątpliwie na tą turystykę bardzo wpłynie. Ale jak bardzo, to dopiero okaże się w dłuższej analizie. Julka, jak rośnie znaczenie turystyki? Powoli, czy raczej znacznie? No raczej znacznie. Turystyka jest takim dość popularnym sektorem teraz w obecnych czasach i na pewno jej znaczenie jest coraz ważniejsze. To mam takie pytanie, czy znacie Państwa, w których turystyka jest szczególnie ważna, czyli w gospodarce których państw ta turystyka ma bardzo duże znaczenie, no i zawsze powinniśmy zadać to pytanie dlaczego? Malediwy na pewno i Seszele, ponieważ te państwa utrzymują się z turystyki głównie. No właśnie, a co łączy Malediwy i Seszele? Są to państwa wyspiarskie. Tak jest, takie, które nazywamy monokulturami turystycznymi, prawda? Pewnie do takich monokultur turystycznych moglibyśmy zaliczyć na przykład jeszcze Bahamy, albo moi drodzy, takie państwa jak Kiribati, ewentualnie Vanuatu. Moi drodzy, tutaj na wykresie, który Wam prezentuję na prezentacji, mamy kraje z największym znaczeniem podróży i turystyki dla gospodarki. Popatrzcie, jak ważna jest turystyka dla takich państw jak Filipiny, Tajlandia, Hongkong czy Meksyk. Meksyk pojawi się dzisiaj później na zdjęciach. Będziemy poznawali najważniejsze atrakcje turystyczne na świecie. Jak sądzicie, czy dla tych państw pandemia w kontekście turystyki przyniesie duże zmiany? Na pewno. Zuziu, jak byś to wytłumaczyła, jak byś to uzasadniła? Wydaje mi się, że pandemia przyniesie dla państw, które opierają swoją gospodarkę na turystyce, przyniesie ogromne straty, dlatego że po prostu ta turystyka teraz ma znikome znaczenie przy tworzeniu PKB w tych krajach, dlatego że no, siłą rzeczy nie podróżujemy, bo mamy taką sytuację, ograniczamy te podróże. A co za tym idzie, kraje, te, które, o których już wcześniej wspominaliśmy, bardzo, bardzo ucierpią na tym. Czyli możemy się spodziewać, że dla monokultur turystycznych pandemia będzie miała szczególnie duże znaczenie, ponieważ tak naprawdę turystyka przez ograniczenia i obostrzenia związane z pandemią, które służą chronieniu naszego zdrowia i życia, no ta turystyka tak naprawdę zaczyna nam zamierać. Tak. Kochani, to
chciałabym, żebyście teraz zastanowili się. Ja wam będę prezentowała kilka zagadek i po tych zagadkach będziecie musieli domyślić się, o jakim państwie mówię. Te państwa są znane z tego, że odwiedza je bardzo wielu turystów, dlatego też muszą posiadać wiele atrakcji turystycznych. Moi drodzy, pierwsze państwo. Pierwsze państwo znajduje się w Afryce, na północy kraju. Jest znane między innymi z pewnego kanału, który pełni bardzo ważną funkcję transportową, ale być może niewątpliwie też jest atrakcją turystyczną. Natomiast mamy tutaj do czynienia z bardzo ważną i znaną starożytną cywilizacją. O jakim kraju mówimy? O Egipcie. Dobrze, Tomku, to jest zdecydowanie Egipt. Druga moja zagadka jest następująca. Moi drodzy, to państwo jest znane z tego, że jest krajem wyspiarskim. Mamy tam nawet około 40 tysięcy wysp. Kraj jest położony w regionie Azji Południowo-Wschodniej, a jego stolica to Manila. Czy ktoś wie? Filipiny. Jeszcze raz poproszę troszkę głośniej. To są Filipiny. Zdecydowanie, tak, to są Filipiny. Na naszej mapie zaznaczone czerwonym kolorem. I ostatnie państwo. Moi drodzy, to państwo znajduje się na półkuli północnej. Ma wiele walorów antropogenicznych, ale znane jest z walorów przyrodniczych. I myślę, że każdy z nas chciałby kiedyś na żywo zobaczyć fiordy. W jakim kraju znajdziemy bardzo wiele fiordów? Norwegia. Bardzo dobrze, jest to Norwegia, zdecydowanie tak. Moi drodzy, powiedzieliśmy sobie już, że znaczenie turystyki bardzo rośnie. No i teraz warto się zastanowić, od czego zależy. Gdzie kryją się przyczyny rozwoju turystyki? Czy zgadzacie się z takim stwierdzeniem, że turystyka zależy od zamożności społeczeństwa? Tak. Tak. A moglibyście wyjaśnić, na jakiej zasadzie i dlaczego? Można powiedzieć, że im bardziej zamożne społeczeństwo, tym częściej decyduje się na uprawianie turystyki. Bo kiedy mamy więcej pieniędzy, to możemy przeznaczyć je na podróże na przykład. Zdecydowanie tak. Tutaj pewnie można byłoby się odwołać do piramidy Maslowa, prawda? I mówić o tych podstawowych potrzebach i o tych potrzebach wyższego rzędu. Turystyka znajduje się dosyć wysoko, ale jeżeli wszystkie potrzeby niżej w tej piramidzie zostaną zapewnione, no to moi drodzy, wtedy tak, turystyka jak najbardziej wraz z zamożnością będzie sprawiała nam dodatkową przyjemność. Czy według was rozwój turystyki zależy od czasu wolnego? Tego wolnego od pracy? Tak. Na pewno ma wpływ. A jak tutaj byśmy sformułowali tę zależność? Im więcej czasu wolnego, tym częściej ludzie zastanawiają się nad podróżami i przez to, że właśnie mają czas, mogą sobie pozwolić na nie. Dokładnie tak. Popatrzcie, jak ostatnio zdecydowanie na znaczeniu popularności zyskały takie kilkudniowe city breaki, tak? 2 dni w Londynie, 3 dni w Paryżu. Dzięki rozwojowi technologii, o tym będzie za chwilę, moi drodzy, połączony właśnie z większą ilością wolnego czasu, no to mamy więcej czasu właśnie na podróże. Co z rozwojem technologicznym? Co tutaj ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju turystyki? Kiedy możemy zaobserwować taki szybki rozwój technologiczny, możemy mówić na przykład o tańszych liniach lotniczych, bo kiedy mamy dość sporo tych linii lotniczych i możemy wybierać spośród bardzo dużej ilości firm, to ta konkurencja może prześcigać się w taki sposób, że po prostu niektóre linie będą tańsze. I to też w jakiś sposób przyczynia się do rozwoju turystyki. Czyli rozumiem, że możemy założyć, że pojawienie się takiego wynalazku jak samolot
zdecydowanie ułatwiło nam podróże i bardzo pozytywnie wpłynęło na turystykę. A druga rzecz, pojawienie się tanich linii lotniczych, prawda? To podróżowanie zrobiło się po prostu tańsze. A czy widzicie zależność pomiędzy wykształceniem ludzi a rozwojem turystyki? Czy taka zależność istnieje, czy nie? Istnieje. Angeliko, jak sądzisz, jak połączyłabyś wzrost wykształcenia ludzi a turystykę i turystykę? Czy ludzie wykształceni chętniej podróżują, czy podróżują mniej chętnie? Według mnie chętniej podróżują, ponieważ chcą zobaczyć wiele ciekawych rzeczy i walorów turystycznych, które są w różnych i na przykład krajach i... Czy myślisz, że tutaj duże znaczenie może mieć na przykład to, że ludzie wykształceni częściej znają języki obce i łatwiej im podróżować? To na pewno. Mają też na pewno większą taką świadomość może świata bardziej? Tak. Jakby wiedzą, może gdzie polecieć, co zwiedzić. Tak, mniej więcej. Poza tym im więcej ludzie podróżują, tym mają bogatszą wiedzę na temat różnych kultur, które są w danym kraju. Tak, i dzięki tej bogatszej wiedzy podróżują dużo bardziej świadomie, prawda? Wiedzą, że na świecie są takie miejsca, które zdecydowanie warto zobaczyć, no i dzięki czemu też spędzą miło czas. Moi drodzy, a jak na rozwój turystyki ma wpływ swobodny przepływ ludzi? To na przykład, że mamy strefę Schengen, podróżujemy bez paszportów, albo na przykład mamy no, ograniczoną kontrolę na granicach. Czy to ułatwia... Tak, na pewno jest to duże udogodnienie dla takich osób, bo nie trzeba się bawić w wizy na przykład, a na przykład wiza jest też dużym kosztem dodatkowo do wakacji. Tak, bywa, że wizy są dosyć drogie, ich zdobycie czasami bywa problematyczne, to zależy od państwa, dlatego też między innymi taką wielką radością przyjęliśmy zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych. Na pewno jeszcze ten społeczny przepływ ludności jakby wpływał korzystnie na kolejki, które są na granicy. Już nie musimy tak długo czekać, kiedy idziemy na przykład, nie wiem, do Chorwacji. Dokładnie tak. To teraz słuchajcie, na tym wykresie mamy pokazaną liczbę turystów na świecie. I teraz uwaga, czy liczba turystów rośnie, czy maleje? I jak bardzo rośnie, bądź maleje? Bardzo rośnie. Julka, to jak byś oszacowała liczbę turystów na świecie w 2013 roku? Na ponad 1000 milionów? Dobrze. Dokładnie, mówię? A ile to 1000 milionów? No bardzo dużo. Dokładnie, 1 miliard, prawda? No tak. Moi drodzy, ile mamy ludzi na świecie obecnie, mniej więcej? Ponad 7 miliardów. Prawdopodobnie powoli dobija do 7,5. Ja bym powiedziała, że nawet już chyba jesteśmy ponad 7,7 miliarda. No i wyobraźcie sobie, że mając niecałe 8 miliardów ludzi na świecie, liczba turystów wynosi ponad 1 miliard. Czyli ta turystyka rozwija się bardzo mocno, zarówno pod względem wskaźnika liczby turystów, jak i dochodu, który z tej turystyki jest czerpamy. To zastanówmy się, czy turystyka niesie za sobą tylko pozytywne skutki, czy może mamy do czynienia ze skutkami negatywnymi. Bo sama turystyka, czy jest to turystyka wypoczynkowa, czy poznawcza, czy religijna, czy może zdrowotna, kojarzy nam się bardzo dobrze z punktu widzenia turystyki. Ludzie odkryli, że turystyka jest przyjemna, niesie dużo relaksu, wypoczynku, ale też może przyczyniać się do samorozwoju ludzi. No to moi drodzy, jakie skutki najpierw pozytywne, gospodarcze niesie rozwój turystyki? Na przykład turystyka stanowi dość sporo dochodu dla danego państwa, a co za tym idzie, przyczynia się do rozwoju gospodarczego tego państwa. Tak jest, mówiliśmy, te monokultury nawet tę gospodarkę na turystyce opierają. Fantastycznie, Zuziu. A jaki może być pozytywny skutek społeczny? Że rośnie zapotrzebowanie na pracowników.
No tak, czyli to są nowe miejsca pracy. Natalia, gdzie te miejsca pracy powstają? No, nawet w hotelu jako recepcjonista, albo taki tłumacz, który musi tłumaczyć turystom, albo właśnie osoba, która oprowadza tych turystów. To też jest zapotrzebowanie na nich. Tak jest, czyli to jest wiele miejsc pracy. Co za tym idzie? Możliwość uzyskiwania zarobku przez ludzi, podniesienie ich jakości życia. A jaki pozytywny skutek przyrodniczo może nieść turystyka? Ktoś by powiedział, no, skutków przyrodniczych nie ma żadnych, może nie ma pozytywnych, czy uda wam się taki znaleźć? No, zdecydowanie pozytywnym skutkiem jest obejmowanie ochroną różnych zabytków przyrody, które prawdopodobnie normalnie albo uległyby destrukcji przez ludzi, albo po prostu przez czas. Tak jest. Tutaj należy podkreślić to, że rzeczywiście turyści są takim impulsem do tego, szczególnie duża liczba turystów, żeby na przykład tworzyć formę ochrony danego miejsca. W ten sposób to miejsce chronimy przed tym, żeby po prostu zostało zniszczone. Angeliko, a teraz zastanówmy się nad skutkami negatywnymi. Czy jesteś w stanie wymienić jakiś skutek negatywny? Możesz wybrać gospodarczy, społeczny albo przyrodniczy turystyki, bo okazuje się, że turystyka nie niesie ze sobą tylko i wyłącznie samych pozytywów. Znaczy w ogóle ogólnie tak ciężko w ogóle było tak jakieś właśnie te negatywne znaleźć skutki, bo właśnie każdy zazwyczaj skupia się na tych samych pozytywnych. A jeżeli tych turystów w danym miejscu będzie bardzo, bardzo wielu, wyobraź sobie, że nagle znajdujesz się w niesamowicie popularnym turystycznie miejscu. Na przykład jest taka miejscowość w Hiszpanii na wybrzeżu Costa Brava, nazywa się Lloret de Mar, gdzie mieszka około 10 tysięcy osób. Natomiast w trakcie sezonu razem z turystami jest 120 tysięcy osób. Co negatywnego może spowodować wzrost z 10 tysięcy osób do 120 tysięcy osób? No, można powiedzieć, że takie trochę przeludnienie. Zdecydowanie tak. Tutaj to przeludnienie będzie bardzo mocno widoczne. Angelika, a przeludnienie to skutek gospodarczy, społeczny czy przyrodniczy? To jest związane z ludźmi? To jest społeczny. Bardzo dobrze. Jest to skutek społeczny. No to słucham, a jaki skutek gospodarczy, negatywny może wynikać z turystyki? Gospodarczy to nie będzie na przykład to, że niektóre państwa jakby żyją z tej turystyki i na przykład jak mamy teraz pandemię, to one mają problem, żeby w jakikolwiek sposób się utrzymać. Dokładnie tak. A skutek przyrodniczy, negatywny? Co no niestety tak, czasami na przykład degradacja terenu właśnie poprzez budowanie tych hoteli oraz innych miejsc, tak jakby jakichś zakwaterowań, właśnie innych restauracji, nawet to jest tak jakby to wymaga dużej powierzchni i przez to właśnie są niszczone lasy, ten cały krajobraz się zmienia. Czyli możemy powiedzieć, że niestety turyści oprócz pieniędzy przynoszą ze sobą pewien rodzaj zniszczenia, na przykład zniszczenie, które dotyczy środowiska przyrodniczego. Turyści zapewne niosą ze sobą też hałas. Duże skupisko ludzi będzie gdzieś też przyczyniało się do wzrostu przestępczości. Więc pamiętajmy, że turystyka jest bardzo ważnym sektorem gospodarki, ale jednocześnie, moi drodzy, nie łączy się tylko i wyłącznie z pozytywami. Ma również negatywne strony. Kochani, to chciałabym teraz troszeczkę porozmawiać z wami na temat walorów turystycznych. Walory turystyczne to są te cechy danego miejsca, które czynią go atrakcyjnym dla turysty, które sprawiają, że to miejsce jest postrzegane jako zdecydowanie kierunek turystyczny. To zapytam, jakie rodzaje walorów turystycznych wyróżniamy? No to przede wszystkim możemy wyróżnić walory wypoczynkowe. Czyli które, takie miejsca, które służą do chociażby regeneracji, odpoczynku. I bardzo popularne są właśnie różne wyspy
przy ogólnie miejsca położone nad morzem, żeby no, wypocząć. Tak? Tylko teraz pytanie, czy jeżeli mamy miejsca położone nad morzem, to mówisz bardziej o walorach związanych z środowiskiem przyrodniczym, czy bardziej z tą infrastrukturą, którą wybuduje człowiek? Tak naprawdę i o tym, i o tym. No to na jakie dwie grupy dzielimy walory? Naturalne, no i antropogeniczne. Dokładnie tak. To Julko K. Pytanie do ciebie. Wymieniłabyś parę walorów przyrodniczych? Mogą być konkretne, mogą być ogólne. Jasne, na przykład klimat ma duże znaczenie. Na pewno rzeźba terenu. Tak jest. I wydaje mi się, że na przykład jeszcze taki dostęp do wody, typu właśnie morze, to też możemy do tego zaliczyć. No i samo w sobie takie bogactwo naturalne, jak tak jakby dany obszar wygląda. Tak jest, bardzo dobrze. No i mamy grupę walorów antropogenicznych, te, które wytworzył człowiek. Tomku, jakie walory antropogeniczne mógłbyś wymienić? Wie pani co, zastanawiam się i tak. Tak. Szukasz konkretnych przykładów? Staram się tak wymyślić coś sensownego, ale no myślę, że tak naprawdę jedyne co jest jakkolwiek sensowne, to chociażby różnego rodzaju zabytki architektury. Decydowanie. Albo chociażby muzea, w których można bardzo znaleźć dobrze różne dzieła sztuki. Tak. No to są chyba takie najważniejsze. To zapytam jeszcze Angelikę. Angeliko, a czy sądzisz, że walorem turystycznym mogą być na przykład festiwale? No, według mnie też mogą być. Bo... Czy prawda jest, że festiwale na przykład trafiają jako walor turystyczny szczególnie do osób w waszym wieku, czyli takich młodych, mobilnych, które niedawno uzyskały pełnoletność? Na pewno. Tak. Dokładnie. Pamiętajcie, że walory nie muszą być tak jakby obiektami materialnymi. To na pewno są jaskinie bądź na przykład wodospady, jeżeli będą to walory przyrodnicze. To na pewno będą na przykład muzea, ewentualnie jakieś pałace jako walory antropogeniczne, ale to na przykład może być również festiwal albo na przykład charakterystyczna kuchnia. Kochani, czy nie chcielibyście spróbować prawdziwej pizzy? Podobno najlepsza jest w Neapolu. Nawet nie wiem. Na pewno. To mogłoby się okazać, że ta prawdziwa pizza w Neapolu smakuje zupełnie inaczej niż ta prawdziwa pizza, którą zrobimy sobie w domu, prawda? Kochani, no to teraz uwaga, na sam koniec chciałabym wam zaproponować coś w rodzaju takiej konkursu, gdzie rozpoznajemy jedno z najbardziej znanych miejsc na świecie, które niewątpliwie są walorami. Uwaga, co mamy na zdjęciu? Jest to London Eye. Aniu, gdzie mamy London Eye? Znajduje się w Londynie w Wielkiej Brytanii. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ma 135 metrów wysokości. Został wybudowany w 1999 roku. Jego budowa trwała tak mniej więcej rok. A z autopsji mogę jeszcze dodać, że warto to wcześniej przez internet kupić bilety, gdyż kolejki są ogromne. Aniu, czyli rozumiem, że byłaś, widziałaś? Tak. Polecasz? Zdecydowanie. Ja też zdecydowanie polecam. 30 minut trwa taki pełen, że tak powiem, pełna jazda właśnie tutaj tym takim diabelskim kołem. Widoki są niesamowite, można zobaczyć Londyn, można zobaczyć dokładnie Tamizę. Znajdujemy się w samym centrum Londynu. Ania podpowiada, żeby kupować bilety przez internet. Dobrze. No to moi drodzy, kto z was zna taki walor przyrodniczy? Jest to Uluru. Uluru? Gdzie jest Uluru? Znajduje się w Australii. Mhm. I jest to święta góra aborygenów. Z takich ciekawostek można powiedzieć, że u podnóża tej góry w jaskiniach jest bardzo dużo malowideł naskalnych i od 2019 roku
władze zamknęły dostęp dla turystów, po prostu turyści nie mogą już wchodzić na tą górę, co było bardzo, bardzo tak jakby długo, tak jakby ze strony aborygenów bardzo duży był nacisk, żeby prowadzić ten zakaz. O, tak. Tak jest. Gdybyśmy chcieli obejść Uluru dookoła, to okazałoby się, że taki spacer byłby aż 8-kilometrowy. Nie jest to największy monolit na świecie, tak jak się uważa. Jest jednym z większych, natomiast niewątpliwie jest bardzo znany. Tutaj ten piaskowiec dzięki obecności tlenków żelaza rzeczywiście jest taki czerwony, bardzo atrakcyjny. Uwaga, czy wiemy, czym jest to, co widzimy na tym zdjęciu? Jest to Chichen Itza. Tak jest, piramida Kukulkana. Julka, gdzie mamy Chichen Itzę? Jest ona położona w Meksyku, na półwyspie Yucatan. Jest to prekolumbijskie w ogóle miasto, założone przez Majów, a dla ciekawostki mogę powiedzieć, że jest to obiekt, który znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tak jest. Jeszcze parę lat temu można było na tę piramidę Kukulkana wejść. Dzisiaj znowu, popatrzcie, ograniczamy turystom bezpośredni dostęp po to, żeby te miejsca chronić. Dzisiaj, moi drodzy, na piramidę Kukulkana wejść nie można. Nie jest to najwyższa piramida w tym regionie, natomiast wydaje mi się, że jest chyba jedną z najbardziej znanych. A cóż mamy na tym zdjęciu? Walor przyrodniczy, bardzo znany. Spad Niagara. Tak jest, Natalia. Gdzie? Jest jakby na granicy USA a Kanadą. Tak. Tam też płynie rzeka Niagara. Tak jest. Jest to kompleks trzech wodospadów. Są to kaskady i te kaskady dzieli Luna Island, inaczej księżycowa wyspa. Mogę powiedzieć, że ten wodospad zasila elektrownię wodną. Nie jedną, a wiele. Można tam, jeżeli chodzi o turystykę, można tam podpłynąć statkiem wycieczkowym o nazwie Hornblower. Jest to chyba jedyny statek, który tam podpływa pod jedną z kaskad. No i też mogę powiedzieć, że wodospad ulega erozji wstecznej. Rocznie cofa się o około 80 cm. No i na koniec mogę powiedzieć, że wodospad nie zamarza jakby na zimę. Ciągle funkcjonuje. Podobno ze strony kanadyjskiej wygląda dużo atrakcyjniej niż ze strony amerykańskiej. Jeden z nas bardziej znanych wodospadów na świecie, prawda? A cóż to jest? To jest Taj Mahal w Indiach. I z takich ciekawostek, no to Taj Mahal ogólnie oznacza koronę miejsc. Ma 73 metry wysokości. No i w 2007 roku został uznany jako jeden z nowych cudów świata. A w jakim państwie Taj Mahal znajdziemy? India. Słabo było słuchać jeszcze raz, Juleczko, jeszcze raz poproszę. India. Tak jest, to są moi drodzy Indie. To jest taki grobowiec mauzoleum. Moi drodzy, żona cesarza, umierając podczas porodu 14 dziecka, zażyczyła sobie od swojego męża spełnienia trzech warunków. Miał nie pojmować kolejnej żony, miał opiekować się dziećmi i miał właśnie wybudować jej piękny grobowiec. I w ten sposób powstało Taj Mahal. Ostatnie zdjęcie. Co mamy tutaj? Jesteśmy zdecydowani. To jest most Karola. To jest most Karola, tak. Tomku, czy tak, gdzie? Radzę. Tak nad rzeką Wełtaw. Wełtawą. Czyli najdłuższej chyba najdłuższa rzeka Czech. Mm-hmm. Sam most jest bardzo długi, bo ma ponad pół kilometra. I jednym z takich jego charakterystycznych cech jest to, że po jego obu stronach ustawione jest 30 figur różnych świętych. Tomku, byłeś? Widziałeś? Bardzo dawno temu, ale tak. Ładnie? Polecasz? Polecam, ale no nie do końca jeszcze pamiętam, prawdę mówiąc. Bardzo dziękuję. Moi drodzy, w ten oto sposób
objechaliśmy praktycznie cały świat, ale na sam koniec jednozdaniowo chciałabym, żebyśmy się zastanowili, czy według Was turystyka zmieni się w przyszłości? Czy pandemia zmieni turystykę? Co się stanie, gdy ta pandemia się skończy? Czy każdy z Was mógłby powiedzieć jedno zdanie na ten temat? Wydaje mi się, że turystyka na pewno stanie się tak jakby teraz bardziej popularna po tej pandemii, przez to, że ludzie właśnie będą chcieli gdzieś w końcu odpocząć, pojechać, odetchnąć na pewno po pandemii. Dziękuję, Julko. Angeliko, co ty sądzisz? Czy turystyka się zmieni? Według mnie tak, bo ludzie jednak coraz bardziej będą chcieli jeszcze zobaczyć inne walory właśnie też przyrodnicze i odwiedzić różne miejsca. No i właśnie tak jak na przykład teraz przez tą pandemię, co teraz jest, no to dużo właśnie osób będzie chciało właśnie gdzieś wyjechać, patrząc na to, że właśnie ostatnimi czasami w ogóle nie można praktycznie nigdzie podróżować. Tak jest. Aniu, jak sądzisz? Zgadzam się z dziewczynami. Myślę też, że może się zmienić zwracanie uwagi na higienę i być może właśnie takie różne środki ostrożności, ponieważ no, różnie to bywało, wydaje mi się, w różnych miejscach, a teraz przez to, co się dzieje na świecie, być może zostanie zwiększona uwaga na tą sprawę. Dobrze. Druga Julka. Czy coś się zmieni jeszcze innego? Według mnie turystyka też będzie się zmieniała. Też ze względu na to, że według mnie ludzie są bardzo chętni do poznawania nowych kultur. I kiedy oni będą już w innym państwie, to myślę, że to jeszcze bardziej będzie ich zachęcało do tego, żeby jeszcze więcej podróżować i jeszcze więcej poznawać. Natalio, czy dodałabyś coś ze swojej strony? Znaczy, no ja się zgadzam z dziewczynami i tak naprawdę nie mam już żadnego pomysłu, co mogłabym jeszcze dodać, no ale na pewno przez pandemię ta turystyka później w przyszłości no, wzrośnie jeszcze bardziej, bo każdy jest już po prostu zmęczony. Tak. Pytanie, czy te wszystkie, ci wszyscy organizatorzy, osoby zaangażowane w turystykę, czy dotrwają do tego czasu, bo jak wiadomo teraz ten kryzys, który przechodzą, jest bardzo, bardzo głęboki. Tomku i Zuziu. Zostaliście na koniec. Czy macie jeszcze coś do dodania, bo tak naprawdę powiedzieliśmy wszystko. Raczej nie. Ja się zgadzam z dziewczynami, co powiedziałam. A jakbyś po pandemii mogła pojechać w jedno miejsce, dowolne na świecie, jakie byś wybrała? Możesz. Chyba bym wybrała Islandię. To jest moje wielkie marzenie, żeby zobaczyć Islandię. Naprawdę. Więc życzę ci, żeby jak najszybciej ta pandemia się skończyła i ta Islandia czeka. Tomku, a ty gdzie byś pojechał? No ja już całkiem realnie zaczynam myśleć nad Tokio, ale to nie na pewno nie w tym roku i prawdopodobnie też nie w przyszłym ze względu na studia, ale zobaczymy. Natomiast ja bym jeszcze mógł, oprócz tego, że zgadzam się z przedmówcami, mógłbym dodać, że wydaje mi się, że przez to, co się teraz dzieje, organizatorzy i osoby związane z turystyką będą chciały zachęcić podróżujących cenami. Więc ceny mogą pójść w dół, żeby tylko zachęcić nowych ludzi do podróży. Co może się wydawać średnim pomysłem, no bo jednak trzeba się odbić, a więc teoretycznie ceny mogłyby pójść w górę, no ale fakt faktem ceny muszą troszkę spaść w tym momencie. Tak jest. Moi drodzy, no to tym oczekiwaniem na możliwość powrotu do podróżowania bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą lekcję. Dziękuję też wszystkim, którzy nas oglądali, uczniowie, którzy wzięli udział w tej lekcji, to uczniowie klasy europejskiej, tej klasy, w której mają właśnie rozszerzoną geografię. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia na następnej lekcji. Pozdrawiam. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.